zaczynamy od rozgrzewki. Oczywiście na początek stopy. Druga. Kolanka. Biderka boki. Półeczka. Nóżki, nadgarstki. Kółeczka do środka. Na zewnątrz. Zmianę. Duże tył. Duże przód. Ramionka góra-dół. Do przodu, do tyłu. I pracujemy głową góra-dół. Na boki. Patrzymy na boki. I robimy kółeczko. Wraca, podskakujemy z nogi na nogę, do przodu, i na boki. Zrobimy kilka pajacyków. I z nogi na nogę. To teraz obie nóżki razem i skaczemy jak na skakance. I z nogi na nogę. Tak. Na nóżki. Rączki góra. I jeszcze w prawą stronę. Lewą. Jedna rączka w prawo, jedna w lewo, obie w górę, mocno wyciągamy i luźno dół. Ok. Witajcie, młodsza grupa, przynajmniej kolejna część tańca I Don't Care. To będzie część numer 3, jak dobrze pamiętam. I zaczynamy dzisiaj drugą zwrotkę. Na początku była pierwsza zwrotka, ostatnio był cały refren i dzisiaj mamy kolejną zwrotkę. Kończyliśmy refrenik kozłując piłeczkę 5, 6, 7, 8. Podobne kroki, ale troszeczkę inaczej, tak jak były w pierwszej zwrotce, teraz będziemy znowu iść w prawą stronę, ale krokiem krzyżuj, czyli najpierw jest prawa noga, krzyżujemy nogę, uwaga, zawsze z tyłu, jest krok i złącz, i w drugą stronę będzie to samo, krok, krzyżuj z tyłu, krok i złącz, czyli tam były robociki, a tu i krok dostawny, a tutaj mamy nogę krzyżuj, czyli uwaga, jeszcze raz, ręce są luźno i jeszcze jak się nóżki na cztery łączą, to klaszczemy w ręce, czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8. Na raz odstawiamy prawą nogę do boku i teraz będziemy cały czas uginać sobie nóżki przez całą ósemeczkę. Rączki są w piąstkach i będziemy przed sobą pracować rączkami jak nożyczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Od góry do dołu. I potem powtarzamy drugi raz to samo, czyli idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kolejna figura to figura w dole, czyli będziemy siadać na podłogę. Mamy na to czwóreczkę, czyli jest raz, dwa, trzy, na cztery mamy nogi przed sobą, na pięć krzyżujemy, na sześć
z powrotem wracają. Na 7 kładziemy przed sobą na podłodze. To jest 7-8. Kolejny kroczek to tak jakbyśmy wyciągamy sobie prawą rękę przed siebie, która jest w piąstce. Podtrzymujemy sobie drugą ręką i tak jakbyśmy w tej chwili połączyli sobie prawą rękę i prawą nogę sznureczkiem, czyli one sobie razem pracują. Jak idzie ręka do góry, to wtedy podnosi się noga. I uwaga, mamy w tej chwili na raz kroczek, prawa nóżka do góry, prawa ręka tak jakby podciąga nogę, jest raz, na dwa opada w dół, ale krzyżujemy ją z lewą nogą, na trzy wracamy, trzy i na cztery wraca na swoje miejsce. Na 5-6 uginamy prawą nogę pod siebie. Na 7-8 prawa ręka wędruje na kolanko. Podpieramy sobie piąstką brodę. To jest 7-8. I teraz na raz, dwa kiwamy dwa razy głową. Raz, dwa. I teraz mamy już do końca ósemeczki czas na to, żeby podnieść się do góry. Czyli uwaga, zaczynamy od prawej nogi, kładziemy sobie na podłodze, to jest 3, 4 i na 5, 6, 7, 8 podnosimy się do góry. Ok, zostanie nam tutaj ostatnia ósemeczka do kolejnego refrenu, a mamy ją w ten sposób. Prawa noga do przodu napięte, raz. Dwa, na trzy, cztery chowamy, druga noga, pięć, sześć i siedem, osiem będzie schowana, będzie to wolno i potem są cztery razy szybkie nóżki, raz, dwa, trzy i cztery. Za chwilę jeszcze z muzyką sobie zatańczymy, to zobaczycie jak te nóżki wyglądają. Ok, powtórzmy sobie jeszcze raz do liczenia od zejścia w dół, żeby wszystko było jasne. Czyli na raz siadamy powolutku w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, krzyżujemy. Pięć, sześć, kładziemy. Siedem, osiem. I teraz prawa noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, na trzy, cztery. Podnosimy się. Pięć, sześć, siedem, osiem. I teraz jest. Raz, dwa, trzy, cztery i szybciutko w podskoku. Pięć, sześć, siedem, osiem. I za chwileczkę od nowa zaczynamy refren, czyli to, co robiliśmy ostatnio. Ok, spróbujmy całość dzisiejszych kroków z muzyką. Całość z muzyką.